członkowie właściwie zarządu Federacji Gospodarczej w Grudziądzu zwrócił się między innymi za moim pośrednictwem, ażeby zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy napotykają na duże utrudnienia w obrębie inwestycji przebudowa torowiska tramwajowego. Sygnalizują, że bardzo spadły obroty, rozważają możliwość zlikwidowania swojej działalności. Bardzo mocno ubolewają nad tym, ponieważ prowadzą taką działalność przez 20, co najmniej kilka lat. Nie mają komu przekazać tej działalności. I w momencie, gdy oni zdają sobie z tego sprawę, że inwestycja jest celem nadrzędnym, ale kiedy zwracają się z prośbą o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, otrzymują odpowiedź, że muszą zwrócić się do wyższych instancji, czyli do sądu. Jest to w ich odczuciu bardzo krzywdzące, dlatego poprzez prezydium rady proszą o organizowanie takiego spotkania. Podkreślają również, że byłoby bardzo uczciwe, jeśli przed planowaną taką inwestycją mogliby zostać zaproszeni i mogliby usłyszeć, jakie są zasady, terminy prowadzenia, żeby się takiej inwestycji, żeby się do tego przygotować, bądź też po prostu uzyskać ze strony władz pomoc. Wiemy o tym doskonale, że są takie zasady, że nie zawsze wszystko prezydent może i że są wyższe przepisy, dyrektywy unijne, na które właśnie czekamy, jeśli mówimy o stosowanych ulgach w podatku od nieruchomości, ale rozmowa przedstawicieli samorządu, a w szczególności samego pana prezydenta, jest nie do przecenienia w takich kontaktach międzyludzkich. Oni odprowadzają systematycznie podatek, dzięki któremu miasto funkcjonuje. Oczywiście pan prezydent wielokrotnie spotyka się z przedsiębiorcami, którzy tego typu problemy zgłaszają, jeśli chodzi o utrudnienia związane z inwestycjami. Natomiast każda ta kadencja jest decyzją indywidualną i musi mieć jakieś uzasadnienie. Jeżeli takie uzasadnienie przedsiębiorca przedstawi, to jest możliwość zmiany decyzji podatkowej. Natomiast to nie może być tak, że podatnik przychodzi, po prostu informuje tylko, że on chciałby w związku z wprowadzoną inwestycją, aby mu obniżyć stawkę podatku od nieruchomości. To musi mieć swoje uzasadnienie. Odpowiedź, kiedy odmawia im się nawet rozłożenia na raty. I skoro te odpowiedzi są dla drobnej i małej przedsiębiorczości krzywdzące, uważam, że mają prawo poprosić za naszym pośrednictwem o zorganizowanie spotkania. My wiemy, że pan prezydent działa zgodnie z literą prawa, ale rozmowa na ten temat i uświadomienie bądź pokierowanie, z czego mogą skorzystać, będzie dla nich naprawdę dobrą wskazówką. Być może uda się wydyskutować, w jaki sposób jeszcze inaczej można rozwiązać pewne problemy.